Projekt grupy radnych w sprawie realizacji zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Paragraf pierwszy. Przeznacza się środki finansowe pozostałe po realizacji zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy, modernizacji prac remontowych, osiedlowej, szkolnej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na realizację zadania pod nazwą Modernizacja Wojska Sportowego Baszta. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Wszystkich pozostałych czy nie ma zadań w tym momencie, bo to zadanie, które było wskazane do realizacji przez Radę, a mianowicie modernizacja wojska przy ulicy Pawła przy ulicy Popławskiego, szkoła 61, nie uzyskało akceptacji skarbnika gminy miejskiej Kraków ze względu na jakoś 1 000 000 zł. Parkiotki znajdują się na paragrafie inwestycyjnym, w związku z tym tak naprawdę nie ma ich możliwości w tym momencie wykorzystać na inne zadania, tylko na rozpoczętą inwestycję w zakresie infrastruktury sportowej, która posiada aktualne pozwolenie i projekt budowlany. Jest tylko możliwość, że będzie wykorzystane na to, co jest budowane w tym momencie, czyli warto. Jeżeli pan pyta, o jakich środkach mówimy, mówimy o wysokości środków bodajże 28 200 plus 2 000 zł było, czyli 30 200 zł. Czy uda się te środki wykorzystać tego na ten moment? Nie umiem Państwu powiedzieć, będziemy wiedzieć tą do miesiąca czasu. Jeżeli ktoś pyta, to te środki będzie zrobione. Będzie tak, ponieważ w projekcie, który był modernizacja KS Baszta, nie przewidziano modernizacji małej takiej trybuny, nie wiem, ta trybuna jest tam na 40-50 osób? 100 osób, proszę bardzo, nawet większa. Nie przewidziano jej modernizacji w projekcie przebudowy tego wojska, więc może to się uda się, żeby to zmodernizować, bo to będzie jaka trwałość. Kolejne środki, które byłyby możliwe, nie, na ten moment nie ma wojsko oświetlenia solarnego, o które miało wystąpić do infrastruktury komunalnej i transportu i być może z tych środków zostanie sfinansowana dokumentacja na oświetlenie solarne w wyżej wymienionym roku. Czy ktoś chciał zabrać głos? Nie widzę. Nie. Proszę bardzo. Żeby uprzeć jakieś spekulacje, trzeba było aktualizować projekt grupy radnej. Powiem, że mamy ostatnią komisję. Kompetencje komisji zostały przekazane do pana przewodniczącego. Znaczy ja powiem tak, żeby to było jasność, na poprzedniej komisji sportu nie było tak naprawdę wiadomo, bo były dalsze czynione rozmowy, że były ulica Popławskiego, raczej nie wiem, wojsko przy ulicy Popławskiego robione, mimo że było już pismo, że nie będzie tego Popławskiego robione, były rozmowy, nie było naprawdę wiadomo, czy w ogóle da się coś zrobić, mówię, na ten moment jest takie tam, że będą te środki robione wojsko KS Baszta. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, bo to się go poddaje pod głosowanie. Kto jest za przyjęcie? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośnie.